Internecie. Dzisiaj będę mówił o tym, jak agencja reklamowa skutecznie nabywa prawa autorskie i jak również skutecznie może nimi dysponować. Myślę, że w życiu, w karierze każdego właściciela agencji reklamowej prędzej czy później pojawi się to palące pytanie, jak te prawa autorskie nabywa, jak one przechodzą, właściwie z czym to się je. No i tutaj wiem, że od kuchni często zdarza się, że ta działalność wygląda w ten sposób, że pojawia się klient z atrakcyjnym zleceniem, oczywiście na już, i wtedy już jak w każdym biznesie trzeba szybko dopiąć negocjacje, podpisać umowę, a w międzyczasie zebrać jakieś grono, jakąś ekipę ludzi, którzy pomogą ci taki projekt zrealizować. Jeżeli to się uda, to kolejnym etapem jest oczywiście twórczy chaos, stukot klawiator, wysyłane e-maile, odbierane telefony i na sam koniec wszyscy liczą, że klient będzie zadowolony, że faktury będą zapłacone, no i oczywiście taki biznesowy happy end. Natomiast w tym gąszczu licznych zadań i licznych wyzwań, no prawa autorskie są albo na zupełnym marginesie, albo się o nich nie myśli, albo są jednym z punktów umowy, gdzie się solennie zobowiązujesz, że te prawa przeniesiesz, no ale zasadniczo zazwyczaj nad tym się mało kto głowi. Natomiast problem, jaki może powstać, wynika z tego, że jak mówi biblijna mądrość, z pustego i Salomon nie naleje, tak samo ty nie jesteś w stanie przenieść więcej praw niż sam posiadasz. Nawet jeżeli w umowie będzie napisane, że absolutnie przenosisz prawa do projektu, wszystkie prawa do projektu dla klienta, no to jeżeli sam i tych wszystkich praw nie posiadasz, to twoje zobowiązanie, że je przeniesiesz, no będzie bezskuteczne. No nie wywrze takich skutków prawnych, jakich byście sobie życzyli. Z czego to może wynikać? Podam taki przykład. Tworzysz stronę internetową, warstwę tekstową przygotowuje dla ciebie copywriter. Jeżeli nie zawrzesz z nim takiej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, to nawet jeżeli zapłacisz jego fakturę, rozliczysz się z nim za tę pracę, no i nabędziesz praw do tych tekstów, co również skutkuje tym, że tych praw na klienta przenieść nie możesz. Dlaczego to nie jest problem, który co chwileczkę wychodzi? Ponieważ ten problem rzadko kiedy wychodzi. Klient dostaje umowę, z której wynika, że ma wszystkie prawa. Copywriter dostaje przelew za fakturę, jest zachwycony. Ty się cieszysz, że masz projekt odfajkowany, możesz dzisiaj wieczór zasnąć z ten sprawiedliwego. Więc tak naprawdę no, nie ma pola, żeby ten problem wyszedł. Dlatego w 90% przypadków po prostu tego problemu nie ma. Ale jeżeli już pojawi się takie pytanie o prawa, jeżeli pojawi się jakiś zgrzyt między tobą a copywriterem, jeżeli będzie jakikolwiek pole do sporu, to wtedy te prawa autorskie nabierają bardzo dużego znaczenia i generalnie mówiąc robi się problem, który trudno jest rozwiązać. Dlatego też gorąco namawiam do tego, żeby o te prawa zadbać niejako o rutynowy element twojej działalności. Jeżeli masz podwykonawcę, korzystasz z usług freelancera, wyrób sobie nawyk, że te prawa od niego nabywasz, podpisując naprawdę skromną w treści i formie umowę, która zazwyczaj absolutnie wystarczy, żeby skutecznie te prawa nabył. Jeżeli ty jesteś autorem, jeżeli ty przygotowujesz na przykład część programistyczną projektu, no to te prawa automatycznie przysługują tobie. Nie podpisujesz umowy sam ze sobą, nie piszesz oświadczenia, że to ty jesteś autorem, po prostu prawa autorskie nie pozostawia żadnych złudzeń, że nie musisz żadnych formalności spełniać, żeby te prawa nabyć. Nawet przepis brzmi dokładnie tak: ochrona przysługuje twórcy, niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. No, ten przepis chyba jest tak bardzo patologicznie napisany, no, ale oddaje istotę sprawy. Najczęstszym przypadkiem to będzie to, o czym już wspomniałem, to znaczy jeżeli korzystasz z outsourcingu, podwykonawcy, freelancerzy, nawet
uzdolniona siostra graficzka, czy siostra grafik, jak to woli, nawet jeżeli skorzystasz z jej pomocy, to ciągle potrzebujesz taką umowę zawartą w formie pisemnej, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Dodam, że nawet jeżeli prowadzisz agencję w formie spółki, to nawet twój wspólnik, pomimo tego, że pracujecie na wspólnym interesie w jednej spółce, to nawet wspólnik musi te prawa swoje na spółkę przenosić, żeby znowu spółka mogła zrobić to skutecznie i przenieść prawa na klienta. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj umów najczęstszych, czyli umowę o pracę, to tutaj również należy bardzo zadbać o to, żeby te prawa autorskie z pracownika przechodziły na pracodawcę. I tutaj nie ma jakichś wielkich formalności, natomiast musisz zadbać o to, żeby nie było wątpliwości, że pracownik świadczy swoją pracę na stanowisku, które jest powiązane z tym projektem. Innymi słowy, jeżeli stronę przygotowuje ktoś, kto jest zatrudniony w agencji reklamowej na stanowisku web designer, oczywiście właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie ma wątpliwości, że wszystko, co stworzy w ramach godzin pracy, jest to utwór, który nabędzie pracodawca. Natomiast jeżeli powiedzmy grafikę dopieszcza pani, która została zatrudniona jako pomoc biurowa, praca biurowa, obsługa sekretariatu, no to zaczyna się robić problem, ponieważ praca nad grafiką nijak się ma do jej obowiązków wynikających z umowy o pracę i tutaj mogą być gigantyczne problemy z nabyciem takich praw autorskich przez agencję jako pracodawcę, a co zresztą jest dosyć ciekawy wyrok, który umieszczam w linku w poście. I zasadniczo musisz zadbać o te dwie rzeczy. O umowę o pracę, o umowę o przeniesienie praw majątkowych, jeżeli korzystasz z outsourcingu. I oczywiście, jeżeli chodzi o twoją twórczość, nie musisz nic zrobić. Jeżeli zadbasz o te trzy kwestie, wtedy przenosząc prawa autorskie na koniec na klienta, masz pewność, że robisz to skutecznie i że nigdy nie wyniknie z tego, przynajmniej potencjalnie, żaden problem na przyszłość. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mojego bloga na rynekkreatywny.pl.